Występy, tańce i śpiew. Młodzi ludzie dali z siebie wszystko, by przykuć uwagę publiczności i pokazać się z jak najlepszej strony. Tegoroczną edycję przeglądu twórczości artystycznej szkół podstawowych i gimnazjów można uznać za udaną. W wydarzeniu tym wzięli udział uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, a także zaproszeni goście, samorządowcy i przedstawiciele cieszyńskiego magistratu. Zgromadzoną w Cieszyńskim Teatrze Publicznym przywitał włodarz Cieszyna Ryszard Macura. Szanowni nauczyciele, rodzice, dziadkowie, droga młodzieży, drogie dzieci, zawsze cieszę się, kiedy ta szkolna ławka artystyczna w tym pięknym teatrze się odbywa. Cieszę się, bo po pierwsze będziemy mogli znowu oglądać wspaniałe wasze występy, piękne tańce, wspaniałe głosy. Będziemy też mogli podziwiać tych, którzy tu stoją za sceną i tak pięknie organizują. Właśnie przed chwilą żeśmy o nich mówili, że ci techniczni, którzy organizują tutaj całe zaplecze, żeby nam się dobrze oglądało, też są niezwykłymi aktorami. Za chwilę dla nich wszystkich brawa. Ale szanowni państwo, to dla mnie też zawsze taki wyjątkowy czas, żeby podziękować i naczelnikowi Wydziału Kultury, panu Piotrowi Gruchelowi, całemu wydziałowi, ale podziękować też wam, drodzy tutaj obecni nauczyciele czy opiekunowie artystów, bo to, co robicie na co dzień, jest niezwykle ważne. Ja od niektórych z was, drogie dzieci, mam trochę już, tak myślę, 5 razy więcej lat niż wy. I z tej perspektywy mogę powiedzieć, że te przedmioty, które się uczycie, plastyka, muzyka, przedmioty artystyczne, są niesamowicie wykorzystywane potem w życiu. Z przyjemnością wspominam swój kurs tańca, myślę o zajęciach plastycznych, które wiele mnie nauczyły, myślę o muzyce, a prześpiewałem niezwykle dużo i dzisiaj zdecydowanie łatwiej mi tu stanąć na scenie. Bez moich nauczycieli, bez moich instruktorów, bo trochę byłem harcerzem, byłoby mi niezwykle ciężko. Dlatego przyjmijcie serdeczne podziękowania, życzę wam tego, żeby tutaj dzisiaj było niezwykle wesoło, żeby na wszystkich waszych lekcjach śpiewu, muzyki, plastyki, na zajęciach artystycznych było wesoło, żebyście z uwagą też słuchali, drogie dzieci, droga młodzieży, to, co się tam dzieje. Wasi nauczyciele, wasi opiekunowie mają wam wiele ciekawych rzeczy do przekazania, a my nieustannie obcujemy ze sztuką. Świat wokół nas jest kulturą. Wobec tego dzisiejszy dzień będzie wspaniałym, pięknym, tanecznym, śpiewnym wieczorem. Życzę wszystkim dzisiaj dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. And love you for a thousand dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.